Drodzy uczniowie, szanowni nauczyciele, kochani rodzice oraz serdeczni przyjaciele naszej szkoły. Święta Bożego Narodzenia to chyba najbardziej wyczekiwany w roku chwila. W grudniowy wieczór przy wigilijnym stole ze wzruszeniem łamiemy się łatkiem, składamy sobie ciepłe, serdeczne życzenia, śpiewamy kolor pięknie polskiego lata, wstajemy też refleksję na tym, co minęło i planujemy przyszłość. Tegoroczne Boże Narodzenie będzie różnić się od świąt znanych nam z poprzednich lat, przede wszystkim ze względu na pandemię koronawirusa. W tym okresie warto jednak być blisko, jeśli nie możemy osobiście, to przynajmniej myślami z ważnymi dla nas osobami. Zapraszamy Was serdecznie do wspólnego spotkania online przy Maleńskim Żółwaczu, aby Duch Świat Bożego Narodzenia w naszej pięknej szkolnej społeczności. Rozpoczęliśmy piękną świąteczną rozprawką o gwiazdę Betlejemską w wykonaniu uczennicy klasy 4 LP Aleksandry Żygnałek. O gwiazdo betlejemska, zaświeć na niebie my. Tak szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem Twym. Zaprowadź do stajenki, leży tam pewien poeta, ksiądz powiedział, nie dostrzegasz aniołów,
w obłokach i szukasz. Zejdź na ziemię, one są tutaj. Prawdziwości tych słów nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. Aniołowie to przecież symbole dobroci, cierpliwości i poświęcenia. Spotykamy się z nimi codziennie, w różnych sytuacjach. Mają znajome twarze, znane głosy, a jednak mijamy je nie zauważamy w tym zabieganym, w pełnym obowiązku i pośpiechu świecie. Nie dostrzegamy, a przecież są tuż obok, na wyciągnięcie ręki, ludzie o wielkich sercach, chętnie służący dobrą radą, zawsze skłonni do zainteresowanej pomocy i zaangażowani w życie naszej szkoły i społeczności. Rozejrzyjmy się zatem dookoła. Rozpoznajmy ich, by dostrzec i nagrać dobro, które oferują drugiemu człowiekowi. Dziś my uczniowie zespołu szkół ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Proszowie Mazowieckim pragniemy podziękować naszym aniołom, którzy wspierają nas na co dzień na drodze do edukacji i wkraczania w trudne dorosłe życie. Dziękujemy naszym nauczycielom, dyrekcji, rodzicom oraz wszystkim przyjaciołom naszej szkoły, którzy na co dzień poświęcają nam swój czas i przekazują swoją wiedzę. Dziękujemy wszystkim tym, dzięki którym w społeczności wyspiańskiego odbywamy najważniejsze lekcje życia, lekcje moralności i człowieczeństwa. Dziękujemy tak, jak potrafimy artystycznie i kreatywnie. Niższe prace przy akompaniamencie pastorałki wykonania Aleksandry Szydełek są podziękowaniem uczniów dla nas wszystkich, aniołów Wyspiańskiego. Mariu, czy ty wiesz, kim okaże się twój syn? Czy ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć? Czy ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr, że patrząc w jego oczy najświętszą widzisz twarz? Czy ty wiesz, że pewnego dnia przywróci wzrok się temu? Mariu, czy ty wiesz, że twój synek ma wybawić nas od złego? Czy ty wiesz, że twój chłopiec już niebiański też nie zna? Czy ty wiesz, że naprawdę jest maleńki twój bohater? Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia rządzić będzie światem? Czy ty wiesz, że to właśnie on pokona grzech i śmierć?
W przededniu Świąt Bożego Narodzenia w imieniu uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 pragniemy złożyć życzenia wszystkim nauczycielom, pracownikom i przyjaciołom szkoły. Życzymy prawdziwej radości w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Życzymy szacunku i uznania uczniów, satysfakcji i materialnej oraz dobrego zdrowia. Niech nadchodzące święta będą pełne rodzinnego ciepła i odpoczynku i napełnią Państwa prawdziwą radością i spokojem. Natomiast naszym koleżankom i kolegom z okazji nadchodzących świąt i nowego roku życzymy optymizmu, powodzenia w życiu prywatnym i w szkole oraz wytrwania w postanowieniach, szczególnie tych związanych z nauką, a przyszłorocznym maturzystom powodzenia na egzaminie dojrzałości. Niech te świąteczne chwile będą czasem refleksji, które wysławią Was to, co najlepsze i da siły do podejmowania nowych zadań na cały zbliżający się nowy rok. Święta Bożego Narodzenia to czas ciepła, radości i nadziei. Czas budowania tego,